Witajcie ponownie na moim kanale. Wiem, wyglądam trochę dziwnie. Mam nieprzykryte sińce pod oczami. Nie nałożyłam jeszcze korektora, ale zaraz to zrobię. Nie nałożyłam korektora dlatego, że chciałabym przetestować dwa żółte pudry. Jeden to jest z Kobo, Brightener Matte Powder, właśnie taki fajny żółty odcień, 313 Banana Cream oraz nowość z Vibo, Banana Loose Powder. I one oba mają takie fajne żółte odcienie. I ja jestem ciekawa właśnie, który sprawdzi się lepiej do gruntowania korektora pod oczami. Ten z Vibo jest to ultra lekki, półtransparentny puder do twarzy. Można tutaj odkleić naklejkę i jest na rysunku, że można go właśnie nałożyć pod oczy, żeby zagruntować korektor. I tutaj na brodę czy pod konturowaniem jest napisane, że idealnie nadaje się właśnie do bakingu. Puder nadaje matowy wygląd skórze, koryguje zaczerwienienia i cienie pod oczami. Może być używany jako baza lub jako puder utrwalający. Idealnie sprawdza się w makijażu wykonanym techniką bakingu. Kobo jest to matowy puder rozjaśniający do konturowania i modelowania twarzy. Skrobia jęczmienna nadaje skórze efekt aksamitnej gładkości i gwarantuje trwałe zmatowienie i rozjaśnienie. Specjalnie dobrany lekki emolient zapobiega nadmiernemu odparowaniu wody, a OLOS łagodzi podrażnienia, więc z opisu wychodzi, że są to bardzo podobne pudry. Z jednej strony przypudruje korektor tym pudrem z Kobo, a drugą stronę przypudruje właśnie tym pudrem z Vibo. I dlatego nie nakładałam korektor, bo mi się bardzo szybko zbiera w zmarszczkach, więc najpierw nałożę korektor, a potem będę pudrować. Korektor, jaki mam, to tutaj Essence Camouflage Full Coverage Concealer. Korektor w 100% nie zakrył oczywiście jeszcze moich zasinień. No i takie właśnie pudry w żółtym odcieniu dodatkowo wzmacniają ten efekt krycia i niwelowania tych zasinień. Więc najpierw przypudruję okolice tutaj pod lewym okiem pudrem z Kobo. Jeszcze nie stosowałam tego pudru tak, żeby matowić tylko i wyłącznie ten korektor, utrwalać korektor. Ja go raczej używałam już na przypudrowaną skórę, żeby rozjaśnić, ale do gruntowania korektora jeszcze go nie nakładałam. I będę gruntować go. I od razu widzę efekt rozjaśnienia. Mocny pigment. Myślę, że jako puder też byłby dobry. I pod drugie oko nałożę właśnie ten puder z Vibo. On ma lekki, taki bananowy zapach, ale bardzo delikatny. I też jest w takiej sypki. Ma bardzo delikatne, żółte zabarwienie. I ja go też nałożę pod oko. Fajnie niweluje zaczerwienienia. Od razu jest to widoczne. W wykończeniu nie widzę żadnej różnicy. Może odrobinę tutaj, gdzie mam największe takie zasinienia, to ten z Kobo lepiej mi to przykrył. Dołożę jeszcze w wewnętrznym kąciku, żeby zobaczyć, czy jest jakiś efekt. Jak patrzę w lusterko, to widzę, że ten z Kobo fajnie mi zagruntował korektor, ale też taki jest dodatkowy efekt rozjaśnienia. Natomiast tutaj przy tym pudrze bananowym widzę, że on jest taki trochę ciemniejszy i nie ma takiego właśnie efektu rozjaśnienia. Fajnie tutaj zmatowił tą okolicę i tych zaczerwienień na przykład na nosie nie widzę, ani tutaj na czole czy na brodzie. Widzę taką delikatną różnicę, szczególnie tutaj w tej okolicy. Tutaj jest tak ładnie rozjaśnione,
A tu jest taka ciemniejsza ta strefa. Okej, przechodzę do Was podsumować te dwa pudry. Jak patrzę teraz do lustra, zdecydowanie wygrywa ten puder z Vibo Banana Loose Powder. Ten z Kobo fajnie się sprawdza, jeżeli chodzi o rozjaśnianie okolic pod oczami. Ale najpierw trzeba tak jakby przypudrować ten korektor innym pudrem, bardziej takim utrwalającym, a dopiero później właśnie tym z Kobo można sobie tutaj ten trójkącik tak rozjaśnić i ten się naprawdę do tego super sprawdza. Natomiast ten puder jest świetny właśnie, jeżeli chodzi o gruntowanie samego korektora, żeby się właśnie nie zbierał w zmarszczkach i on naprawdę długo utrzymuje ten korektor. Nie powchodził mi w żadne zmarszczki. No i też dodatkowo fajnie zniwelował tutaj moje sińce, zaczerwienienia. Chociaż ten właśnie fajnie się sprawdza do tego, aby tutaj wszystko rozjaśnić, ten sińce takie fioletowe zneutralizować. Więc jeżeli zależy Wam tylko na takim dodatkowym jeszcze rozjaśnieniu, przy konturowaniu twarzy, to ten puder jak najbardziej. Ale jeżeli chciałybyście oprócz takiego rozjaśnienia, zneutralizowania znaczerwienień, sińców pod oczami, ale dodatkowo chciałybyście jeszcze utrwalenia, to ten puder zdecydowanie, myślę, i będzie lepszy. On nawet lepiej gruntuje ten korektor pod oczami niż ten właśnie Vibo Fixing Powder. To jest w sumie któryś raz, jak używam tego pudru pod oczami i naprawdę kolejny raz się przekonuję, że ten puder świetnie gruntuje korektor. Nic się z nim nie dzieje, także moim faworytem zdecydowanie jest ten puder, jeżeli chodzi o przypudrowanie korektora i też takie dodatkowe jeszcze rozjaśnienie, naprawdę świetne. To tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy film. Mam nadzieję, że taki krótki test, małe porównanie dwóch pudrów o żółtej tonacji i też tanich Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Zachęcam Was do subskrybowania również mojego kanału i widzimy się w następnym filmie. Pa!